Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim odcinku z wycieczki do Nowego Miasta nad Pilicą. Zjazdy do niego w celu złożenia hołdu na cmentarzu. A my, proszę Państwa, stoimy przed zamkiem. Przed zamkiem z XVI wieku. Spokojnie nie pamiętam, tego wam ściągę w postaci tablicy budżetu państwa po lewej. Jest to jeden z symboli miasta Drzewicy. Miasta Drzewica. Jeden z symboli Drzewicy. Taki oto gigantyczny zamek. Chciałem go Państwu pokazać na początek tego odcinka, bo skoro zaczynamy w Drzewicy, no to pokazać coś z Drzewicy warto. Więc pokazuję ten zamek, a teraz już na piechotę przez lasek, a następnie dalej udajemy się do na ulicę kolejową, na dworzec autobusowy. Zapraszam serdecznie. Piękna trasa. I do tego oto autobusu wsiadamy. Zapraszam serdecznie, zawiezie nas do Nowego Miasta nad Pilicą. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Odjeżdżamy ze przystanku odżywu plac Kilińskiego. Z tego powodu, że jest to przewóz autobusowy, więc nie jak na kolei, że się zatrzymuje na każdym przystanku i mogę wiedzieć, kiedy co będzie. Więc po prostu będę nagrywał na każdym, na którym wysiadają pasażerowie, autobus się zatrzymuje. Do zobaczenia na kolejnym takim przystanku. Odjeżdżamy z przystanku Wysokin. Odjeżdża autobus z dworca w Nowym Mieście nad Pilicą. No i w tym momencie mamy około 4 godzinki nowego czasu w Nowym Mieście nad Pilicą i w tym momencie docieramy już tak naprawdę do punktu kulminacyjnego, więc jesteśmy gdzieś w środku całej tej serii, mniej więcej. Dobrze, a więc zapraszam Nowe Miasto nad Pilicą. Jesteśmy. Świętej pamięci Dominik Socha. Zmarł w wieku 24 lat. Pod Małym Kierzmarskim Szczytem wraz ze swoim kolegą Krzysztofem Polakiem. Jeśli ktoś by chciał tu przyjść kiedyś, to Nowe Miasto nad Pilicą, cmentarz. Takie oto wysokie tu je proszę znaleźć. I zaraz obok nich ten pomnik. A teraz proszę 45 sekund ciszy. Ku czci świętej pamięci Dominika Sochy. Dziękuję. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze tyle, że ten oto znicz został przeze mnie zapalony. Tutaj na tym grobie, ale został zapalony też w Państwa wieży. Każdy, który to ogląda, przyjął zapalenie tego znicza. Ku czci świętej pamięci Dominika Sochy. Dziękuję za obecność w tym filmie. Oczywiście
ten film trwa dalej, ale to jest punkt kulminacyjny tej wycieczki. Odwiedzić pomnik, nagrobek tego oto wielkiego człowieka, który zdobywał góry i nie był po prostu typowym turystą, ale naprawdę dobrze przygotowanym. Jednak śmierć go dosięgła. Zapraszam na kolejne ujęcie. No i dzień dobry Państwu. Nie wiem, mam wrażenie, że tu jeszcze na poprzednim, tak więc nagrywam, a w poprzednim ujęciu oddawaliśmy hołd zmarłemu ratownikowi Dominikowi, a teraz już dużo czasu później, dla Państwa to jest chwila, wracamy do tej samej restauracji, w której jedliśmy obiad, ponieważ po wizycie na cmentarzu poszliśmy na obiad. Po obiedzie kupiliśmy prezenty dla babci oraz dziadka, no bo dzisiaj jest 20 stycznia, czyli jutro i pojutrze kolejno dzień babci i dziadka. A uwaga, bo za dużo samochodów. Następnie co jeszcze pochodziliśmy w tym czasie po mieście, a teraz już udajemy się znowu do tej samej restauracji na deser. Zapraszam. Za chwilę widzimy się pewnie po obiedzie, jak coś oznajmiam. Nie po obiedzie, tylko już po deserze, po obiedzie. Zapraszam serdecznie na deser. Proszę Państwa, idziemy teraz. Idziemy teraz już w kierunku dworca. Jesteśmy my po deserze, po lodach i właśnie dworzec autobusowy w Nowym Mieście nad Pilicą. Zmierzamy już do niego. Za jakieś niecałe 20 minut mamy autobus, także czas właśnie już nadszedł, aby pożegnać się z Nowym Miastem nad Pilicą. No i na kolejnym ujęciu najprawdopodobniej będzie już albo rozkład jazdy, albo będzie podjeżdżał autobus, chociaż nie wiem, co też w rozkładzie jazdy pokazywać. 16:34 autobus i tyle. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Proszę Państwa, jedzie nasz autobus. Który zawiezie nas do Drzewicy. Zapraszam na przejazd. Zapraszam serdecznie. Tak. Zapraszam bardzo serdecznie. W tę stronę robimy tak samo jak w tamtą, ze względów takich, no, że autobus nie zatrzymuje się tak jak pociąg dosłownie wszędzie, więc odjeżdżamy w tym momencie z dobrze już znanego nam placu Pilińskiego w Odrzywo, a autobus jest niestety opóźniony o około 25 minut, ale nie wpływa to jakoś drastycznie na plany podróży, ponieważ i tak jest około 1,5 godziny przerwy w Drzewicy, a więc tak po prostu temat wygląda. Do zobaczenia na kolejnym ujęciu. Odjeżdżamy z Odrzywą Łonnej. Odjeżdżamy z Placu Wolności w
drzewicy. Drzewica, plac wolności. Odjeżdżamy z drzewicy. Główny dworzec autobusowy, albo po prostu jedyny dworzec autobusowy na ulicy Sikorskiego. I już następny przystanek, na którym wysiadamy, to jest Drzewica, ulica Kolejowa. Widzimy się na zewnątrz, także zapraszam serdecznie. No i proszę Państwa, autobus odjeżdża. Odjeżdża autobus Grójewskiego PKS-u do Okońskiego. Nas wysadził w Drzewicy na ulicy Kolejowej. Przejazd już widać. Jest to przejazd, przez który za około godzinkę będziemy jechać. A ja Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję za udział w tym odcinku z Drzewicy, przejazdu z Drzewicy do Pilisy oraz, przepraszam, nie z Pilisy, tylko do Nowego Miasta nad Pilicą. Z Drzewicy z Nowego Miasta nad Pilicą, z przejazdu w tym oraz z powrotem. Dziękuję bardzo serdecznie za udział. No i co? I pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na kolejny odcinek. Tak naprawdę tego, co był pierwszy, tylko idealnie na odwrót. Ale może spotkamy nas jakieś ciekawe inne rzeczy, inne ciekawostki, ponieważ nie wszystko jest tym samym, szczególnie, że to jest tak naprawdę podobnie, tylko w drugą stronę. Więc naprawdę serdecznie zapraszam na trzecią część. Dziękuję, do zobaczenia.